Witajcie, z tej strony Klaudia. Dzisiaj wykonamy armatę na wino z papierowej wikliny. Na początek główny kosz na butelkę. Najlepiej wyplatać go od razu na butelce, tak aby był dobrze dopasowany. Zaczynamy od okrągłego dna. Krzyżujemy na środku 6 rurek, po 2 i wyplatamy z plotem ósemkowym. Dokładamy kolejną rurkę i zahaczamy za dwie pierwsze. Po czterokrotnym okrążeniu rozdzielamy rurki i oplatamy każdą pojedynczo. Dno gotowe. Wykonamy teraz dolny brzeg. Pierwszą rurkę zaginamy pod kolejną i kierujemy do góry. Wyplatamy w górę dowolnym splotem. Ja wykonam splot ósemkowy odwrócony. Mam parzystą liczbę rurek osnowy, a więc pierwszy oplot będę wykonywała zwykłym splotem ósemkowym, a następnie co drugi będę zmieniać na splot ósemkowy odwrócony. Zawsze zmieniamy na jednej rureczce, w moim przypadku na tej czerwonej. Tutaj zacznie się asymetryczny splot. Od razu przedłużyłam tę rurkę. Będę wyplatać teraz w lewą stronę i za każdym razem, kiedy będę zawracać, to będę omijać kolejne rurki na prawą stronę od tej przedłużonej. Końcówki rurek przecinamy i podklejamy klejem na gorąco. Kiedy kosz jest gotowy, wykonujemy koła. Bierzemy sobie na przykład 8 rurek, przecinamy je w połowie i łączymy razem.
Zmierzamy odpowiednią odległość na koła i odcinamy. Rurki obwijamy dodatkową rurką, co jakiś czas smarując klejem na gorąco. Kółka są gotowe. Teraz wystarczy tylko połączyć je razem z resztą koszyka i armata gotowa. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych moich filmików. Do zobaczenia!